Coś dla dużych i dla małych. Dziś gramy w Piggy, bierzemy Infection. Tak, gramy w Piggy. A czy już chapter został wybrany? Tak, bocik będzie nas dobry. Najgorzej. Najgorzej. Bocik jest głupiutki. Nie lubię botów. A co to jest? Ten chapter 11, tak? Tak. W ogóle słuchajcie, zobaczycie jakiego mam skina. A wiecie co, Maja się zastanawia. No ale nic nie powiem, tylko chcę powiedzieć, że Maja od 3 dni prowadzi śledztwo w sprawie tego, czy bany rzeczywiście i dogi przyjęli potkę i umarli, czy może jednakowoż oszukują. Oszukują. A jak wy myślicie? Ja teraz podejrzewam, że właśnie bany kłamie. A propos bany, Medea, zatrzymaj się. To jest Maja. Ja się przestraszyłam, myślałam, że idzie już po mnie świnia. Będziemy trollować graczy, że bany powróciła, mamo. Jo, już Piggy się urodziła. Wiecie co, ja jestem w ogóle słaba w te klocki. Ja nie lubię grać w Piggy, oni mnie namówili. Ja bym wolała zagrać coś tam w Natural... Hide and Seek, o tak, albo w Natural Disasters. Hej, żołnierzyku. Co to są za żołnierze? A, podejdź do nich, tylko nie podchodź od tyłu, bo cię zabiją. Co? Czemu? Normalnie możesz podchodzić, tylko nie od tyłu, nie? Ej. Zizi ich zabija, nie? Musisz Ej, ale ty... Takie żółte mnie zaatakowało, no to była świnia? To była świnia. Aha. Mnie też. Ja myślałam, że to są te żołnierzyki. To bym w ogóle tam nie szła. Co za bezsens. Takim pyskiem do mnie podjechał i nie zabrał. Jo, bo on ma maseczkę przeciwko koronawirusowi. Ściemniacz. Ściemniak bam. Ale to jeszcze nie jest... Dobra, będziemy kogoś obserwować. Maję będziemy obserwować. Królicka! Królicka, królicka. Ja bym wolała zagrać w Natural Disasters coś tam, albo w Hide and Seek. Też nagramy, mamo, nie bój się, Naturala. Jezus, teraz. W ogóle ta. Zizi zabija tych złych. Dobra, to ja idę do Biedry, zobaczę, czy jest ta karkuba. A fajnie, jakby... babcia, że nam się film wcięłaś. Słuchajcie, powitajcie babcie. Babcia idzie zobaczyć do Biedronki, czy jest karkuwa, bo miała być w promocji, a chcieliśmy robić grilla. No dobrze, no trudno. Takie życie. Ciężka jest rola youtubera. Nie mamy super studia, nagrywamy po prostu w pokoju i musimy się liczyć z ciężkimi warunkami. Pozdrawiamy babcię. Idź zobaczyć, czy jest ta karkówka. Pa! O, zielony kluczyk. No, ale już zielone jest chyba otwarte. Ale lepiej weź. Lepiej jak jest więcej. Bo lepiej jak jest więcej. Lepiej jak uważaj, jest bo spadniesz. Ja umywam ręce. Zacięłaś się. Hej, żołnierzyku, witam cię. Ale ja zrobiła żołnierza. Ale tak. Go... A do tej dziury z kamieni można wejść? Oni się... tam rodzą, o! No i co? I mówiłam, że zielone. Tak ty uważasz. Tak ja uważam. O, i fioletowy klucz. Widziałaś fioletowy? Nie, Maja podmieniła zielony na fioletowy teraz. Tylko Maja broni honoru rodziny, bo my zostaliśmy zarżnięci po świnie. Ej, dobra, dam ponemu marchewę. Pony, gdzie ty jesteś? Tam Zizi chodzi. A tak w ogóle to my mieliśmy jeszcze jeden odcinek cały czas z baconem, ale w związku z tym ja się cały czas zastanawiam, czy go opublikować. Bo tam niestety psocił nam się Igorek razem ze swoim kolegą. I zastanawiam się, czy opublikować ten odcinek, czy nie. Poza tym ktoś tutaj komentował na naszym kanale, że Roblox to nie jest gra dla dzieci i że... Jak tam grają same dzieci? I że zgłosi propagowanie przemocy na naszym kanale. Dla mnie to jest dziwne. No fakt, że te gry rzeczywiście może nie zawsze są... jakby to powiedzieć, takie sympatyczne, ale z drugiej strony uczą tutaj na przykład główkowania. To są takie labirynty. I też uczą współpracy przecież. Przecie. No. Za naszych czasów też się grało w Duma, w Wolsztajna się kusiło tam szkopów i nic takiego się nie działo. Pac-Man też zżerał. No właśnie, to jest straszne. Creepy. Pac-Man zżera ludzi. Ja też... A ja wam pokażę tego easter egga. A ja w ogóle lubiłam tego. Patrzcie, tam jest duch Barney. Nie wiem, czy nie. Tam,
Tam jest nie duch widać. Bany. Nie ale widać. Tam jest taki szary duch bany. Nie widać. Mówię ci, że nie widać. Wiem, tylko mówię, że tam no jest to... właśnie stoi duch bany. Ale, go, ale nie go nie widać. No ale mówię. A ja ale mówię, go że go nie widać. Widać. A w ogóle ja za moich czasów lubiłam grać w taką grę, co się nazywa Prince of Persia. I jeszcze mama lubiła grać w Disney. W Disney'ego, w jajo i takie. W jajo. Ale na Mario to musiałam do sąsiadów chodzić, bo myśmy z bratem nie mieli Mario. Giana Sisters jeszcze była. To ja nie znam. To było jak Mario, tylko że dziewczyna biegała. Mhm. Nie wiem, ja tutaj do sąsiadów na Mariosa chodziłam, ale bo my z bratem mieliśmy inne gry. A w tanki? No pewnie, że tanki. No pewnie, że tanki. Nie znam takiej. Jeszcze była ta, co tak strzelali ci goście. A Mario jest tak to fajne. Się nazywało. Ja grałam w Mario. Ale w ogóle jeszcze, słuchajcie, były takie gry podłączane pod telewizor. No właśnie, to było tam. I no się Mario przeło... właśnie. No ale... Kontra. Kontra. O, o. Było kontra właśnie. I box był, i można w galaktyce było latać, i ten można było gasić pożar, takie różne rzeczy były. A klucz też, Majka, był potrzebny. Bierz klucz. Pistolet, ale dobra, zablokujesz mnie potem. Klucz był gdzieś na dole, widziałam. Nie, bo tam idzie ten... I kartridże z grami były, gdzie było 1000 gier. No, w na przykład. A ja co ostatnio. Druga taka sama. A ja ostatnio, słuchaj, widziałam, chciałam ci pokazać. Mam zapisaną aukcję, że ktoś sprzedawał z dwoma joystickami za 50 zł. O, no? Trzeba było brać w ciemno. No, chciałam ci pokazać i zapomniałam. Myśmy w tanki pograli. Ale o, może, tank. Może jeszcze tank. Jest taka aukcja. Zaraz zobaczę, jak skończymy grać. A tu jest ten liścik od pana P. A ja wczoraj narasowałam pana P. A ja wczoraj namalowałam bany Dogiego, Zizi, Ponego. A ja wczoraj sobie w pracy namalowałam pana P. A mnie za chwilę zabije żołnierzy. No to uciekaj. Uciekaj, króliczku. No to ten sam, co nas załatwił, gościu. Maja, uciekaj. No bo ja się daj mu marchewkę. Uciekaj. Maja. To jeszcze żyje w ogóle? Medea już, nie? Melina żyje. A Wild Demon zawisł. Zobaczcie, co ona zrobiła. Zawisła. Na takiej huśtawce jest. Najgorzej. I on u góry... Znaczy, on stoi i on nic nie może zrobić, a ona u góry jest. Ale jaja. Widzicie to? XD. Ale tak samo ktoś wczoraj się chował w tym szkielecie, nie Maja? No zobacz, ona nad nim biega. Ona na cheatach jakiś gra. To tak samo jak myśmy z Mają grali i jakieś dwie dziewczyny się w drzwiach zacięły i to było już na zasadzie, że niby wyszły poza obręb gry. Tam Melina. A ten bot jest jakiś przygłupawy. On widzi, że ta Melina tam biega. Przecież ja nawet widzę. No tak, ona mu zamknęła drzwi. Zamknij drzwi. Ty też patrzysz na bota teraz. Meli. Idź po spluwę i go ten odstrzel. Nie, on w ogóle jest jakiś głupi to. Czy my będziemy. O, Maja biegnie. Ja szukam gaśnicy. Gaśnica? Tam. Żeby no, tam no, no, ja wiem. Gasić, no. Ten tunel, w którym stoi Mr. P. Chyba. I jeszcze niebieskie karty szukam, tylko żeby. A wiecie co? Ja tak sobie myślę. O, tu pocisk jest potrzebny, żeby no. Wywalić. O, ja bym chciała to zobaczyć. A tam była amunicja, czy to nie było to? Nie, nie to nie było to, to było do karabinu. Mhm. To by było niezłe, jak w czterech pancernych. Odłamkowym? Ładuj! Ognia! Oglądaliście czterech pancernych? Nie. To jest serial mojego dzieciństwa. Deszcze niespokojne. Zawsze chciałam być Jankiem. Albo Szarikiem. Mama. O, jest amunicja! Wzięłaś? Tak. Idź do czołgu. Masz minutę 20. Majcia, idź, wystrzel. Czołgista.pl. Tam na dole? Nie, to żołnierzyki są. Dobra. Soldier. Soldier? Yes, soldier. Jest, jest, jest. Strzelaj. Odłamkowym ładuj. Jak huknęło. Dobra. Karta. Zabieraj kartę. A karta była tu potrzebna. No, do wyjścia. No i niech ktoś mi powie... Nie, znowu ten. I niech ktoś mi powie, że ta gra propaguje przemoc. To tak nie chodzi o to. To właśnie tutaj chodzi, żeby rozwiązywać zagadki. Wiecie co? Ja jeszcze żadnego chapteru sama nie przeszłam, bo ja... Nie ma żadnej takiej krwi, żeby tu latało, nie wiadomo, no nie co no. Się działo. W Bekonie też nie. No nie. To jest
Ja nie wiem, jak ja grałam w Wolfsteina, to tam się całymi ścianami krew spływała. Szkopy leżały równo i jakoś nikt z tego problemu nie robił. Przecież wszyscy wiemy, oczywiście, tak? Że Medal of Honor też graliśmy. Dokładnie, że to jest tylko gra. Ale to, ta gra jest naprawdę bardzo logiczna. Tutaj wiele rzeczy trzeba zapamiętać. No. I tak samo w Bekonie też. Bekonie to jest, wiecie, nie dość, że pamięć, to jeszcze logiczne myślenie. Uciekaj! Nawet pokazują stare skulbusy. Zamknęłaś mu drzwi. 2, 1 i koniec. Game over. Bunny wygrał. Wee, bunny, króliczki, bunny. Tylko Medeła i Biangol zarżnięci. Najgorzej. Lamusy takie. Gdybyś wziął Inważyn, to by tak nie było. Ale ja wzięłam. Inważyn jest ciemno. A nie, ja nie brałam Inważyn. Ja nie wiem, ja nic nie zdążyłam zagłosować, bo ja się dopiero podłączałam do gry. U nas deszczyk pada, nasz dziśko jest umęczony tą pogodą. Nasz pieseczek nie lubi deszczyku. No nie lubi. Dobra, bierzemy teraz... A może to, Distorted Memory. No to jest ciemno. To jest trudne. Ale ja jeszcze nigdy w to nie grałam. Dobra. Będziesz Jordem. No Jordem? Właśnie, będziesz Jordem. Wszyscy będą Jordem. Nie, jestem mama świnka. Nie, będziesz Jordem świnka. No nie, oni znowu bota wybierają. Czemu oni tak robią? Ja player. Ja też playera biorę. Bo bot jest przygłupawy. Co, my tylko w czwórkę gramy? No. To super. To ja będę teraz pewnie. Ja. To super, może jak któryś z nas będzie świniarzem, to uda nam się rozwikłać zagadkę tego chapterka. Bingol. Nie, chyba wam się nie uda. Zobaczymy. Bo obiadu nie dostaniesz. Nie jestem głodny. Kolacji nie też nie dostaniesz. Moich chipsów. Zamówię se maka. Ja odbiorę. Cię dopadnie, co? Sraka. Ja odbiorę maka. Łóżka nasze małe miętowe. Do kredensu zadzwonię po pizzę. I dam frytki czakiemu. O, where did Penny go? No where? Taka miła świnka z nim. Where do you go? Ja mam ten kijek, bo chcę my sobie kurczaka rozłupić na obiad. Tak, świnko. Czy to jest ogólnie chapter 1, tylko przerobiony? Czy to jest ich dom, tak? To jest ich dom, tylko się George'owi śni i to jest jakby sen. Piggy się obudziła. Dzień dobry. Cześć. O, amunicję mam, a ciekawe do czego? No do pistoleta. Ale ja nie do mam pałki mojej. Pistoleta. O, jestem akurat w kuchni, coś się ugotuję. A ja jestem też w kuchni, wyobraź no sobie. Cześć. Ale jak mnie zarąbiesz, to będzie ja najgorzej. Ja też jestem w kuchni. Proszę mnie nie zarąbywać. Uciekaj. No ale uciekaj, ale ty nie możesz się bawić z nami po ludzku? No właśnie, się bawię. No ale popatrz, drzwi chcę sobie otworzyć. Ale czemu mnie gonisz? No, no nie mogę nigdzie iść, od razu najgorzej. Idź po prostu w stronę słońca. Śmert. Szukajcie tych kluczyków. O, cześć, Mert. No, czekaj, ja przed kluczyk jakiś znalazłam, tylko jestem tak łomna, że nie mogę go wziąć. Dobra. Łomna. Ja nie ogarniam nigdy tego. Mert, chodź tu. No nie uciekaj. Nerd, to jest nerd. Oręczki, tak, oręczki. Oręczki, to jest pomarańczowy kij. No, tak. Ja mam brązowy kij. Bez sensu. I tu jest kolejna amunicja. Bez sensu, ja potrzebuję młotek, ale nie jestem. Ja też młotek. Potrzebuję młotek. I co? Cię nie chwalę, że potrzebuję młotek. Mam młotek, ale nie jestem młotek. No i po marcie. Uciekał. A Wilt utknął przy drzwiach. A dobra, poszedł do góry ze mną. No co mnie śledzisz, Bożesz? Jakby co, to ja jestem w piwnicy i tu jest jakiś spalony samochód. To jest samochód mamy świnki. A czemu oni spalili samochód? To się George'owi śni. A to naprawdę jest ten dom. Ja to pamiętam, bo ja grałam w chapter numer 1. Tak. Każdy grał. Ja nie lubię chaptera 1. A ja mam deskę jakby co. Potrzebujecie gdzieś deskę? Potrzebujecie motek? Ja tak, motek w piwnicy. To są takie zielone ściany. Ja na razie krążę po piwnicy. Kto to idzie?
I love you jakiś. Dobra, ciebie to łupnę. O, słyszałem. A ja mam deskę, nie będziemy użyć tej deski. O, Maja, tu w tych drzwiach jest smutek. Oczaki zacznie zaraz szczekać. Ja schodzę z deską, jak taki jełop. Kto stoi na schodach? Medeła? Ja jestem w piwnicy na razie. Ja otworzyłam drzwiczkę. Tak, już nie szczekaj. Jakaś pigwa. Dobra, ja idę i szukam, gdzie deskę mam położyć. Gdzieś na pewno. No, pizza tam była. Ja ci była powiem, pizza, no. Ci powiem, gdzie. No, to pizza. No. Tu, gdzie jak wychodzisz ze spawna, to tam jest wtedy taka dziura w ścianie. No dobra, to będę szukać. A coś mi o tej kuchni dzisiaj gna. No widzisz, że jesteś głodny. No. A mówisz, że nie jeszcze jesteś. Jeszcze pizzę zobaczyłem, najgorzej. Najgorzej, chyba dziś na obiad pizzę będzie. Nie. Szkoda. Przecież mówiłaś, że chcesz zjeść domowe frytki. I jajko. Sosem czosnkowym. O tak, będzie mi zbudzić mnie. No znowu spadłem tutaj. Najgorzej. Mhm. Najgorzej, goni mnie. O, cześć moja. Tatuś, raz ci odpuściłem, drugi raz nie. No weź, nie bądź taki, przecież chcemy rozwiązać zagadkę. O, wpadłaś w łapkę. Oszczędzę cię, masz trzecie życie. Jestem w kuchni. No, widzisz, też skłodniałaś. Ale nie ma tu pizzy, zjadłeś. No, gdzie tą deskę położyć? Ziemniaki na czacie. Ziemniaki na czacie? Ile ja będę z tą deską chodzić? Po co ci ta deska? No nie wiem, chodzę i chodzę z tą deską. Patrzcie, przesłałam ziemniaki na mnie na czacie i się... Nie, bo ona na pewno jest potrzebna do czegoś. No ale tak, o, jest potrzebna do czegoś. No fajno mam. I tu masz pizzę, chcesz? No nie chcę tej pizzy, deski chcę gdzieś położyć. No to ja cię zaprowadzę, bo wiem gdzie. No, Medea. No ale nie widzę ciebie. No ja jestem przy pizzy. O, no to chodź do mnie. Gdzie ty? Stoję przy drodze. Jakiś ziomek flagował chyba. W kuchni jestem przy pizzy, Maja. W kuchni przy pizzy? Tak. Dobrze. Jo, jakiś wilder, ktoś tam biegł koło mnie, no. No? No chodź. Gdzie ty jesteś? No tu. Piggy tu idzie. No ale nie, tam nie idzie. No dobra. Idzie ta deska, a przynajmniej nie wiedziałam, że tu można wejść. Można? Wtedy tu i tu. Gdzie ty poszłaś? Bo się zgubiłam. W dziurę. W tą dziurę? Tam? I tu. Aha, będzie można dalej przejść? Tak. Na pewno? Jo. O, i znowu jest amunicja. I co tu się spaliło? Tu się wszystko pali. Tu trzeba dinozaura i robota położyć. Tak. Dinozaura, ulubioną zabawkę George'a, nie wiesz o tym? Dinozaur! A czemu ja nie mogę tu przyjechać? Pamiętam z czasów dwóch lat. On jest spalony. Pamiętam, jak miałam 4 latka, ja oglądałam Świnkę Pepę. Ale ty nigdy nie lubiłaś Świnki Pepy. No nie lubiłam. A George'a? George nawet spoko jest, nie? Wild Demon schodzi tutaj. O! Dziękuję. A to ty byłaś. Ja nie mogę, co ty zrobiłeś. A ja już miałam zabawkę. Bo z tym ziomkiem stała i... I patrzcie, zobaczcie, co się stało. Mój ryj przez drzwi. O Boże! Ja sobie otworzę. Ryja sobie przytrzasnęła. Nie przytrzasnęłam. Okay. Ten Adelia jest przy twojej pułapce i przy spalonym aucie. Nie, a tam tu mnie nie ma. I ma robocika w ręce. A skąd ona go ma? Ja tam byłam i go nie znalazłam. Ja byłam tam, gdzie jest napis Way George i ten, ja brałam właśnie robocika i mnie biał. No i go. Nie, to nie byłem ja. A to się przebrał za mnie. Nieprawda. Tylko jedna śpiewa. No, jaki nubek, on chciał w ciebie strzelić. Jaki nub. Nubus. On nie wie, że z prograczem tu ciśnie. Ja prosinką. Ja tu sobie zobaczę. Co zostało jeszcze? Ja sobie zobaczę, jakie są trapy. Nie wiem, czy Wild Demonsa zaciukałeś, bo Wild Demon za jakiś zobacz, czas schodził za mną. Wild
Wild Demon Stone jest w piwnicy, nie? Nie. A w budzie jest jakiś niebieski kluczek. W budzie. Soledynowy. Ja nie wiem, w jakiego skina mam zainwestować. Zbytnio. Ja mam pomarańczowy klucz. Pomarańczowy klucz już był otwierany? Chyba nie, na dole chyba coś ja jest. Ja teraz zbieram właśnie na Torchera, albo na tego, na Parese. Parse. Wild Demon schodzi jeszcze, bo go widziałam. No i on idzie teraz do góry. I do kuchni. Ja jestem w kuchni, ja jestem w kuchni. Wild Demon też wszedł do kuchni. To prawda. Ja szukam pomarańczowego, a ja nie byłam nawet w ogródku. On jest, tu jest White Demons. A ja bym chciała... Ej! No, sama wyszła ze mnie. Ja szłam z pomarańczowym klucem. Mi też tak zrobił. No jak jest dobra, mama... dobra, się Maja zemścimy w Fashion Famous. Ja same jedynetki będą. Same, na. Ty na mnie wyszłaś. W powtórce sobie to zobacz. W powtórce, nie będzie żadnej powtórki. No. Będzie na kanale. Po prawdę. Dobra, śledzimy świnie. Gdzie jest ten Wild Demon? Dajcie lika. On się zlagował w ścianie przed chwilą. Gdzie? Wild Demons? Jest no. W piwnicy. No, co za lamus. Lamus se poszedł tam, gdzie mnie zabiłeś. Ale chyba nie zdążysz go. 54 sekundy zostały. 50. On się tu kitra, już nie ma żadnych pomysłów. Stoi pod ścianą. Z cegieł. Wszędzie są ściany z cegieł. O, idziesz. Jesteś już go nadziałeś prawie. Z drugiej strony. On poszedł teraz do klatki. Teraz ubiegnie do góry. I na dół znowu. Co? Nie, dobra, do góry. Do góry. Nie dogonisz go, jesteś za wolny. Co za wolny? W kuchni. No jo, bo ta świnia tak się wleczy wolno jak ten bekon. To samo. Ma ja teraz klucz. Kupiłam tego szybkiego, żółtego. Bekona. Otwierać tę świnię. No tam właśnie on jest. Za tymi drzwiami on się schował, Krystian. Tam, gdzie twoja pułapka jest, dobrze idziesz. Ale nie zdążysz, 2 sekundy, 1, niestety, nie utłukłeś. Rodzinę swoją wytłukłeś, a obczego zostawiłeś? Matkę i córkę zatłukłeś. Spokojnie. Jestem królicą. Koło medały jestem na tabeli. Na tabel? Na tabelę. Jeszcze gramy? Macie główek? Nie, nie. A gdzie się sprawdza główki? Główki ja mam 110. A ja mam 75. To możesz już sobie Georgia kupić. Ale nie chcę. Ja jestem oszczędna. Zbieram... A ja mam tylko 55, a to wy mi żydzicie, że ja was załatwiłem. A ja z... No właśnie, ty masz czyty. Ja zbieram do koperty. Główki. Tak jak, do koperty? Tak jak pieniążki. Tak jak ja do skarbonki. Ostatnia rozgrywka. Okej. Okay. Najgorzej. No i dobrze. Mam nadzieję, że ja teraz będę. Mam nadzieję, że nie. Infection. Albo infection. Nie, infection. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie. Tak. Player. Player jest głupi. Infection jest głupi. Niech jedna osoba ogarnia tylko. No. Dobra, teraz może ja będę. No, może ja będę. Jest Adilla. Why nie, najgorzej. To najlepiej. Się nam nie uda nam się. Co się nie uda? Nie wycyckamy Musi go. Musi się udać. Co za koszmar. Penny. Penny, Penny. Penny. Penny z Marsa. On mówi o Pepie. Pewnie króliczek się jej przyśni. Pepa? Albo pan P. Cwaniaczek. Mr. P. Musimy to przejść. Ciśniemy. Jo, musimy to przejść na świnia, zaciuka i to chyba będzie. Otwieraj. A ja zaciukam ją. Tam jest kibel. Mówcie, jakie kluczyki bierzecie. Dobra, okej. Okay. Już trzeba znaleźć kluczyki. Ja to nic nie biorę. To jest sens. No. Ja mam pomarańczowy kluczyk. Okej. Okay. Świnia się zrobiła już. Widzę ją. Gdzie? Czekaj, bo ona idzie do mnie, dobra. Ona do góry poszła. No to ja idę na sam dół. Szukajcie pomarańczowych. Tam są niebieskie.
Ty masz pomarańczowy klucz, o, tak? Ja wziąłem niebieski klucz, ale mi się nie załadował. O, dobra, mam już niebieski. Mam, jest młotek potrzebny. Mam niebieski klucz. W podłodze jest, w piwnicy jest ta deska, to ją znalazłam, to wiem na pewno. Mam fioletowy klucz. O, fioletowy jest tutaj, gdzie jest ten safe. No. Ale gdzie? No, w piwnicy tam, w tej dziurze, jak skaczesz. Wyżej? Wyżej. A ja mam deskę. Gdzie jest świnia? A, to może być cegły. No, tu wszędzie są cegły. Ominęła mnie. Jezus, weszłam na nią po mnie. Ja jestem, mówiłam, że słaba w tą grę, zawsze mnie zaciuka. Gdzie jest fioletowa moja? Tam, jak o, jest widzę, ta dobra. Dziura. Tu jest broń tylko. Broń, o, świnia ty, wasz przyszła, o, już po was. To jest amunicja. Najgorzej. Tylko Maja została. Maja została i regat jakiś. Regat. 519. Renegacie. Jakie gacie? Renę. To ja miałam deskę. Hide and seek. Dawno nie grałam. Ja też. Nubek, umijam mi ciągle. Za chwilę go zablokuję i tyle będzie miał z gierki. O. Z gierki. Ona tam idzie. Do kogo tu strzelasz? Nie trafiłam! Ja nie mogę! Jak dostałaś w łeb, a mówiłaś, że zaraz go załatwię. Dobra, więc słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. My już się z wami żegnamy. Pa! Pa, pa, poszło nam słabo.